Na tym Orliku przy zespole szkół nr 2 zmierzyli się młodzi amatorzy piłki nożnej. To pierwsze takie mistrzostwa drużyn orlikowych zorganizowane w Sanoku. Chłopcy ze szkół podstawowych potraktowali rywalizację bardzo poważnie. Bardzo mi się podobało. Wszystko było fajnie, ale bardzo ciężko było z hokeistami i innymi drużynami. Bardzo mocni przeciwnicy i ciężko się grało. Dobrze, że wyszliśmy z grupy w ogóle. Bardzo fajnie jest dużo drużyn, z którymi możemy pograć i się pobawić. Nie nudzę się przede wszystkim, zbieram więcej kondycji jak gram. No i ogólnie jest fajnie. Piłka nożna jest najlepszym sportem na świecie. Sędzia turnieju wysoko ocenia poziom rozgrywek i nie ma wątpliwości, że wśród młodych piłkarzy widzi tych, którzy mają szansę wiele osiągnąć w tej dyscyplinie sportu. Widać, czy na tle tych drużyn, kto już się bawi w tą piłkę od kilku lat, kto sporadycznie bawi się tylko na Orliku, to jest widoczne. Natomiast no rzeczywiście niektórzy chłopcy prezentują już naprawdę fajne umiejętności i oby tak dalej, jeśli będą pracować na treningach solidnie, to myślę, że już tutaj dzisiaj było widać, niektórzy mają zadatki na naprawdę fajnych piłkarzy w przyszłości. Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję imprezy w przyszłym roku, zwłaszcza, że widać, że Orliki cieszą się dużą popularnością. To najlepszy piłkarz turnieju, on też marzy o wielkiej karierze. Lubię waleczność, piękne gry, piękne bramki, które często strzelam. Bardzo chciałbym zostać piłkarzem w przyszłości, chciałbym grać w Realu Madryt. Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję imprezy w przyszłym roku, zwłaszcza, że widać, że Orliki cieszą się dużą popularnością. Jest tutaj moment rywalizacji, który jest świetny, jeżeli chodzi o dalsze życie, o stres, przełamywanie tego stresu. No i przede wszystkim jest też radość, no i czasami porażka z przegranej. Jestem ojcem, jestem rodzicem i każdego rodzica cieszy to, że jego dziecko zamiast spędzić na przykład kolejne popołudnie czy niedzielę przy komputerze, a tutaj jednak wyjdą, są na świeżym powietrzu, poruszają się, trochę rywalizacji, trochę adrenaliny. Wydaje mi się, że młodych ludzi aż tak strasznie nie musimy dzisiaj namawiać do tego, żeby korzystały z tego typu obiektów, bo one są naprawdę piękne. Wydaje mi się, że potrzeba ich wspierać tylko takimi formami organizacyjnymi, bo przecież oni sami sobie nie zorganizują tego w ten sposób. No trzeba tutaj trochę środków to włożyć, na jakieś nagrody, prawda, na jakiś skromny posiłek, na to, żeby był sędzia i jednak no, trochę tutaj panował nad tym wszystkim. W związku z tym no, my jako dorośli musimy ich trochę wspierać, ale to się opłaca. Pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna Wymiataczy, drugie przypadło składowi Fire, a trzecie miejsce na podium wywalczyło KH Sanok.